Właśnie wybieramy się na małą wycieczkę, no i oczywiście od razu chwyciłam za kamerę, bo zgodnie z moim postanowieniem, że filmy będą minimum 2 razy w tygodniu, mówię minimum, bo może będzie więcej, to stwierdziłam, że dzisiaj będzie fajny dzień, żeby coś nagrać, bo jest ładnie, jest słonecznie, chmury dopisują. Na sobie mam botki z mango, płaszczyk, podlinkuję wam, o ile jeszcze jest, bo dostałam go od mojej mamy, więc nie wiem, czy jeszcze będzie w sprzedaży, ale jest po prostu przepiękny, więc ja już śmigam do samochodu, bo Dantan na mnie czeka. Tak się prezentuje outfit i widzimy się już na miejscu, lecimy na jakiś fajny spacer. Can I get a small matcha latte, please? Small matcha latte? Yeah, can I get that with coconut milk? With coconut milk? Yeah. Yeah. And can I also get a medium one, but with almond milk? Zajechaliśmy właśnie po kawkę, bo zrobiliśmy sobie trochę taką przejażdżkę, wiecie. Chcieliśmy sobie pogadać, my lubimy jeździć na takie przejażdżki samochodowe, gadać sobie tak przed siebie, więc teraz zajechaliśmy do Starbucksa, bierzemy sobie matcha do picia i potem znajdziemy jakieś takie, będziemy dalej jechać przed siebie i znajdziemy jakieś miejsce do spacerowania po prostu i z tą matchą będziemy sobie spacerować, więc taki jest plan dzisiaj, trochę spontaniczny, znaleźć jakieś ładne miejsce. Ale słoneczko u nas wyszło. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że to są już pierwsze podrygi wiosny. Hello. Cześć. Cześć. Zapomniałam, że powinna mówić do Dana po polsku już, a nie po angielsku. Why are we walking today? Oh, I didn't say why. Can't bother go to the gym. Tak. Bad. Very bad, Dan, very bad. We've had a busy week, haven't we? Exactly, and I think it's nice to go out on it's the fresh nice air. Fresh air. It's quite nice today as well, blue skies. Yeah. Finally. Finally. I hope this is the beginning of spring. Question. Look at the water. Right. They play polo in this sometimes, would you? I don't think I'd play water polo in that water. I would never. No nie, w polo bym raczej tu nie zagrała. Ani nie popływałabym tutaj nawet. Kto ma ochotę pograć w polo? Jezu, chyba nawet jakby mi zapłacili, to bym w to nie weszła, nie? Nie, opić się takiej wody, zobaczcie, takiej brązowej. Przyjechaliśmy do takiego małego sklepiku z ekologiczną żywnością. Wszystkie warzywa tutaj hodują sami na farmie albo sprowadzają po prostu z różnych miejsc, ale jedzenie jest pyszne i świetnej jakości. Zajechaliśmy do takiego sklepu właśnie ekologicznego. On był tutaj po drodze, jak byliśmy na tym spacerze i słuchajcie, ja wzięłam sobie taką kanapkę. Jak widzieliście, oni tam sami robią różne pieczenie. Wszystko robią tak tam naprawdę sami i ta kanapka jest tak pyszna. What is it? Pulled pork? Yeah, pulled pork with stuffing. Sage stuffing and apple sauce. Uwielbiam ten sos jabłkowy właśnie w połączeniu z mięsem, a tutaj Dan ma pork pie? Pork pie? Yeah, pork pie. To też jest właśnie, no ten tradycyjny taki wypiek angielski, pork pie. To wszystko jest właśnie z tego sklepu. Do you like the pork pie? I love the pork pie with apple on top. Tak wygląda... What's in the, wow. Yeah, it's never like just that, is it? Płaszcz. No matter if it's alright. Jasny płaszczyk. Zobaczcie, tak wygląda pork pie. Smell that. Wow. Nice, that. Prosto z pieca właśnie wyszło, więc jedziemy do domu
i będziemy jedli. Nie wytrzymam, kochani, akcja jest taka, że rozbieram się z jasnego płaszczyka i będę jadła teraz w samochodzie, bo nie wytrzymam po prostu. That will be alright, like that. Zobaczmy, jak to wygląda. At least it'll wipe up the trousers, I think. Yes. No, bo ogólnie cała jestem na kremowo dzisiaj. Wtedy wchodzę ja cała na biało, ale wiecie, bluzkę mogę wrzucić do pralki, a płaszcze się często nie pierze. I'm super excited. Go on camera, keep going. Uh oh. That's that, go on. Nice. I like them, no thank you. Bardzo ciężko się je, ale pyszne. Fajne czy nie fajne? Dan mówi, że mi kupi buty na siłownię, na walentynki. Po drodze wstąpiliśmy jeszcze na szybkie zakupy w Laszu. Tutaj musiałam wyciszyć muzykę, bo grała bardzo głośno w sklepie, ale zobaczcie tylko, jaki tutaj jest ogromny wybór kul do kąpieli. Do wyboru, do koloru, a zapach tego sklepu czuć aż na zewnątrz. Na pewno jest to idealny sklep dla fanów kąpieli w wannie. Cały dzień spędziliśmy w ogóle poza domem, ale taki był plan, że po prostu zrobimy sobie jakąś taką dłuższą przejażdżkę. No i niechcący wstąpiliśmy do sklepu i skończyliśmy z dwoma parami butów. Są to buty na siłowni, więc mimo, że dzisiaj na siłowni nie byliśmy ostatecznie, to jednak zaopatrzyliśmy się w buty na siłowni, bo ja ostatnio jak byłam na siłowni, słuchajcie, to jak zdjęłam buta w domu, to miałam normalnie całą skarpetkę zakrwawioną. No zupełnie to nie były dobre buty sportowe, ale nie na trening, więc wyszliśmy do sklepu, no i tam zmierzył sobie takie buty, na które miałam już wcześniej oko, bardzo mi się podobały, są bardzo wygodne. No i postanowił, że właśnie sobie je kupi, taki był plan. No a ja byłam na damskim i wiecie, oglądałam buty damskie i spodobały mi się o takie buty, no i Dan mówi, zmierz je. Ja mówię, że nie, że dzisiaj nie będę mierzyć, jeszcze miałam te kozaki, które się mega ciężko zdejmuje i Dan musiał po prostu ściągać z tego kozaka, bo się uparł, żebym je przymierzyła, bo też bardzo mi się spodobał ten fason i ten kolor. No i jak zmierzyłam, on, Dan powiedział, że kupuje mi je na walentynki, więc dostałam taki przedwczesny prezent walentynkowy, w ogóle się czegoś takiego nie spodziewałam, no bo jak chodziliśmy po te buty, to myślałam, że Dan kupi sobie te buty, a powiedział, że skoro mi się podobają, to od razu kupimy i po prostu to będzie już taki prezent na walentynki. Ja sobie jeszcze kupiłam takie białe, długie skarpetki z Nike'a. Wiecie, o co chodzi, jak są na przykład dresy takie podciągnięte i długie skarpety białe albo leginsy i na leginsy naciągnięte białe skarpety. Ja wiem, że ja Wam się kojarzę z mega pewnie elegancją i nie do końca takim sportowym stylem, ale ja uwielbiam nosić długie białe skarpety. I zawsze mi się podobało to też z tymi, te skarpety z Nike'a są bardzo przyjemne i podobało mi się to z tymi dresami, z leggingsami, więc stwierdziłam, dobra, może ktoś pomyśli, że do mnie to nie pasuje, ale chociażby na trening, czy na jakiś spacer po lesie, czy nawet po domu będę te skarpety nosić. No i byłam jeszcze w Laszu, Lasz w Anglii, słuchajcie, jest niesamowite, wstawiłam Wam urywki takie, wiecie, z tego sklepu, tam jest taki wybór tych bomb do kąpieli, że szok, jest w czym wybierać, ale ja wybrałam takiego klasyka, bo o, taka różowa bomba, o, uwielbiam,
Uwielbiam ten zapach trochę takiej gumy balonowej. Na pewno woda będzie też różowa. Przetestujemy razem. Oczywiście nie dzisiaj, ale przetestujemy. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że w każdej zimy jest w Laszu taki zapach Snow Fairy, on się nazywa. I on przepięknie pachnie. Wtedy są żele pod prysznic, mydła, właśnie bomby do kąpieli w tym zapachu. No i właśnie już go nie ma i trzeba czekać rok. No już dzisiaj nie było tych bomb Snow Fairy, nic nie było z tego zapachu. Ale była taka właśnie niepozorna różowa bomba, bo one zazwyczaj są jakieś tęczowe, zmieniają Wam wody nawet w taką, wiecie, jak tęcza, wszystkie kolory tęczy. No i była ta różowa i Dan ją powąchał, jak ja sobie oglądałam te inne tęczowe bomby i on mówi, ty, to jest ten zapach, ty lubisz ten Snow Fairy, rozpoznał go. No i okazało się, że faktycznie, więc podejrzewam, że zostało im jeszcze trochę materiału i po prostu wystawili je jeszcze pod inną postacią właśnie do sprzedaży. Mimo że jest styczeń, więc mega się ucieszyłam, więc takie zakupy nieoczekiwane, choć zakupowe. Tutaj pokażę Wam jeszcze te buty z bliska. Tutaj moje są w takim bardzo fajnym beżowym kolorze. Wiecie, że od razu miałam na nie oko właśnie przez kolor, ale do tego są bardzo, bardzo wygodne. Idealne będą na trening czy właśnie na jakieś takie spacery. A tutaj Dana. Całe w czerni. Też bardzo, bardzo wygodne mówi. No i tutaj są te skarpetki z Nike'a. I ta bomba. Dziewczyny, przyznajcie się, która z Was od razu jak tylko kupi nowe buty, czy dostanie nowe buty, od razu mierzy je ze swoimi strojami do ćwiczeń, z różnymi outfitami. Ja od razu przymierzyłam strój do ćwiczeń, który kojarzyło mi się, że ma no, identyczny kolor. Jak zobaczyłam te buty w sklepie, to sobie myślałam o tym właśnie stroju, że będzie idealnie pasować. No i zobaczcie, no po prostu super, widzicie, one są leciutkie i w ogóle no takie mega wygodne. Aż powiedziałam do Dana, słuchaj, nasza siłownia jest całodobowa, może pójdziemy teraz na ten trening, którego nie zrobiliśmy, ale oczywiście nie, jedziemy po pizzę. Dzisiaj sobie odpuszczamy i koniec. Buty mają, słuchajcie, swoje pierwsze wyjście, chcę je po prostu przetestować, czy na pewno nie będą obcierać, jak będę w nich chodzić, ale już czuję, że nie, bo są mega wygodne, ale wiecie co, w ogóle stwierdziliśmy, że olewamy tą pizzę, bo my w ogóle nie mamy ochoty na pizzę. Nam się bardziej podobał pomysł taki, że wiecie, o, zjemy coś niezdrowego, bo zdrowo się odżywiamy na co dzień, ale my tak lubimy to zdrowe odżywianie, można tak pysznie i zdrowo jeść, że nam ta pizza nie jest potrzebna, więc po prostu olewamy to i idziemy na zakupy po składniki na nasz ulubiony deser proteinowy z odżywką białkową, więc pokażę Wam też przepis, bo jest tak pyszny, zastępuje mega pysznie słodycze i do tego moim zdaniem smakuje jak lody z czekoladą, więc pokażę Wam wszystko, a teraz zmykam. W Anglii już są słodycze na Wielkanoc, dajcie znać, czy w Polsce też, ale jak będziecie w Anglii, musicie spróbować Cream Eggs z Cadbury. Jezu, te oryginalne, ale to jest pyszne. One mają w środku czekoladę i ja nie wiem nawet co to jest, jakiś karmel. Przepyszne są po prostu, ale Wam wytłumaczyłam co. O, i Jelly Babies też uwielbiam z takich słodyczy. I Terry's Chocolate Orange. Kinder Bueno. Cream Eggs są najlepsze. O Jezu, Oreo. Zobaczcie, w Anglii jest ta tradycja, że daje się sobie takie duże jajka. To jeszcze nie są te największe. O, zobaczcie, jakie tu wielkie jajo, Kit Kat. I jest to polowanie na jajka też co roku. A tu wielkie jaja z Lindora. Zobaczcie, są też takie wielkie jaja Ferrero. One są w środku wypełnione małymi Ferrero. Są też jaja z M&M'sami, z Twixem. Tutaj czekolada Galaxy z mini czekoladkami Galaxy w środku. Kit Kat, Maltesers, Reese's Pieces, Mars, Skittles. Wszystko jest. I wielkie jajo Cream Egg. Moje ulubione. Terry's Chocolate Orange. A tu są takie mini jajka. Dobrze, mamy wszystkie składniki i Dan teraz pokaże Wam, jak zrobić ten deser. Potrzebujemy takiego jogurtu greckiego, gęstego, 0% tłuszczu. To jest jogurt z Aldika. Potrzebujemy kawałków czekolady ciemnej, też w Aldiku kupiliśmy, albo w Tesco. Odżywka białkowa o smaku waniliowym. Waga to dla Dana, bo on sobie wszystko odmierza. No i miska do wymieszania tego wszystkiego i taka
szpachelka, że tak powiem, żeby to wszystko dokładnie wymieszać. Dzień dobry, kochani, w kolejnym dniu się z wami witam. Właśnie kończę się ogarniać i mam misję. Jedziemy do sklepu, bo chcę zobaczyć nową kamerę. Ja mam teraz obecnie Canona, tutaj właśnie jak w Anglii oglądam różne youtuberki, to one właśnie nagrywają albo Canonem, albo Sony. I te dwie kamery są znane z tego, że to są takie popularne kamery do vlogowania, małe, kompaktowe, które można wrzucić do torebki. I właśnie na tym mi zależy, żebym ja mogła spontanicznie nagrywać, żeby nie było tak, że wiecie, kupię sobie takiego kloca i mogę nagrywać vloga tylko wtedy, kiedy zaplanuję, że będę nagrywać vloga, no bo na co dzień bym nie dźwigała ze sobą kamery, a ja słuchajcie, gdzie nie pójdę, zawsze wrzucam kamerę do torebki w razie, gdyby się coś działo i nagrywam na spontanie. Nigdy jakby nie planuję, co tam będzie na tych vlogach, co pewnie widać, ale przynajmniej są spontaniczne. No więc ja mam teraz Canona, ale on kilka razy mi spadł. No i przez to, że mi kilka razy spadł, słuchajcie, to ja no mam kilka funkcji tam uszkodzonych. Czasami mi fokus nie łapie odpowiednio, co może zobaczyliście na filmach, więc chciałabym albo wymienić tego Canona na nową wersję tej kamery, albo chcę zobaczyć tą kamerę Sony, bo ona też jest bardzo właśnie popularna, jeśli chodzi o vlogowanie, i zauważyłam, że te właśnie youtuberki, które ja obserwuję tutaj w Anglii, to albo mają Canona, albo Sony, i jest tak porówno, więc ja chcę dzisiaj pójść do sklepu, z jednej strony trzymać Canona, z drugiej Sony, i zobaczyć, jakby mi się vlogowało obiema kamerami, jaka byłaby jakość, jakie są kolory, bo dla mnie też to jest ważne, żeby ten obraz jakoś wpasowywał się w moją estetykę. Wiecie, że jestem estetką 100%, a każda kamera ma trochę inne kolory, inne kontrasty. Wiem, że to można wszystko poustawiać, ale w sklepach zazwyczaj są najlepsze ustawienia, jakie mogą być, żeby to dobrze wszystko wyglądało, więc sobie dzisiaj porównam tego Canona i Sony. Dobra, ja już jestem ogólnie gotowa do wyjścia. Światło rzuca na mnie jakieś dziwne odbicie tutaj w lustrze, nie zwracajcie na to uwagi, ale chciałam wam pokazać tą stylóweczkę. Coś innego. Tak jak mówiłam, nie w stylu każdego to będzie, ale powiem wam, że ja lubię czasami siebie też zaskakiwać czymś innym, czymś bardziej takim sportowym. To jest też taki bieżący trend, który, szczerze powiem wam, mi przypadł do gustu. Mi się to naprawdę całkiem podoba i fajnie wygląda też właśnie z Air Force'ami. Chociaż na pewno te buty, które dostałam od Dana wczoraj, byłyby wygodniejsze, ale taki look będzie też fajny na przykład na siłkę z tymi drugimi butami. Tutaj jest ta kamera do vlogowania z Sony i na pewno dużym plusem jest to, że ma wbudowany mikrofon tutaj u góry. Ekran otwiera się do boku, ale kolory tej kamery w porównaniu z Canonem są dość wyblakłe. Tutaj jest z kolei Canon i zobaczcie, że kolory faktycznie moim zdaniem są dużo lepsze, ale może to kwestia parametrów. No i ekran, jak widać, podgląd otwiera się do góry, co według mnie jest zaletą. No dobrze, jestem w domu i słuchajcie, tak jak ta wizyta w sklepie miała cokolwiek rozjaśnić, tak powiem wam, że wiem, że nic nie wiem, dlatego że Sony i Canon były oczywiście te dwie firmy w zupełnie innych miejscach, więc nie mogłam bezpośrednio sobie porównać ekranu. Pamiętam, że kiedyś były obok siebie, a teraz je przestawili, że jedna jest po jednej stronie regału, a druga gdzieś tam za dwa regały dalej, no nie? Nie mogłam sobie zestawić dokładnie tych kamer, natomiast wydaje mi się, że ten Sony miał bardzo takie blade kolory, bardzo takie, no nie wiem, no jakby wszystko było wyblaknięte, natomiast Canon ma bardzo fajne kolory, mi się w tej kamerze zawsze to podoba. Do tego, no ja Canona też znam i od razu wiedziałam, co ja robiłam, jak sięgnęłam po ten nowszy model kamery, więc to był plus. Powiem wam szczerze też, że jak trzymam Canona, to ta kamera jest taka solidna.
nie że ciężka, no ale po prostu bardziej taka solidna. Jak trzymam Sony, to taka jest troszeczkę taka plastikowa, jakby mi się wydaje. Tylko, że wiecie, ja poszłam do sklepu i faktycznie nie za dużo plusów tej kamery Sony widziałam. Natomiast jak oglądam inne blogerki i widzę, jak one nagrywają tą kamerą, to super to wygląda, więc to nie może być tak, że to nie jest dobra kamera. Może po prostu muszę więcej poczytać, obejrzę recenzję też na YouTubie z porównaniem tych obu kamer, no i podejmę jakąś decyzję. No ale tak szczerze mówiąc, to po dzisiejszej wizycie Canon dla mnie wygrywa, ale to tak samo czułam się przed wizytą. Jakby odnośnie kamery Sony, nic mi ta wizyta w sklepie nie rozjaśniła, bo nie mogłam zobaczyć zalet tej kamery. Albo tam były jakieś dziwne ustawienia, że te kolory były takie naprawdę średnie. No i zobaczcie, w tym Canonie tutaj jest podgląd do góry, widzicie? Czyli jak nagrywacie od przodu kamerką i chcecie na przykład skontrolować, co macie w ogóle, wiecie, w ekranie, czy wasza twarz jest w ogóle w ekranie, czy nic nie ucinacie, to ten podgląd jest mega potrzebny. Jak on jest taki do góry, to jest bardziej naturalny. Natomiast jak jest taki do boku, no to trzymając kamerę od przodu, często będziecie patrzeć do boku. No i to już będzie takie... No nie wiem, no mi się wydaje, że mniej naturalne, ale oczywiście to tylko moje spostrzeżenie i taka mini recenzja tej kamery z Canona. No jestem z niej naprawdę zadowolona, mimo że spadła mi kilka razy i fokus troszeczkę się zepsuł, to i tak naprawdę dała radę. Dziewczyny, chyba znalazłam sobie przyjaciółkę. Laska jest typowo jak ja. Pokazuję recenzję tych dwóch kamer i zobaczcie początek. Od razu spadła jej nowa kamera. To jestem typowa ja. Ile razy ja zrzuciłam kamerę? Nie pytajcie. A ja już założyłam okulary z filtrem światła niebieskiego i też kilka dziewczyn pytało mnie, jak moja opinia, czy coś się zmieniło, czy nadal mam te migreny, czy w ogóle jakoś lepiej śpię, więc w ogóle nie mam żadnych migren, odkąd mam te okulary, a pracuję cały czas przed różnymi ekranami, czy to ekran laptopa, przed ekranem telefonu. Często mam ring light bardzo mocno odpalony, on naprawdę ostro wali po oczach, że tak powiem. No i te oczy były bardzo nadwyrężone. Słuchajcie, żadnych migren i bardzo dobrze śpię. A wiemy, że na przykład jak wystawiam się za dużo na to światło niebieskie, zwłaszcza przed snem, to mogą być problemy z zasypianiem. I powiem Wam szczerze, że ja teraz śpię jak dziecko. Naprawdę. Czasem też ciężko mi się dobudzić, bo tak zasypiam takim głębokim snem naprawdę, więc to jest fajne i naprawdę widzę duże efekty tych okularów, no i chronię też oczka, więc fajnie, bo mam tylko jedne. Kochani, mamy czwartek, ja właśnie dzisiaj wstawiam ten film i zorientowałam się na końcówce montażu, że ja nie nagrałam żadnego pożegnania, no jak tak można, więc dzisiaj mamy tłusty czwartek, więc przy okazji na bieżąco pochwalcie się, ile pączków macie na koncie na ten moment. Ja obecnie, jak montuję ten film z samego rana, jestem o samej kawie, ale minimum 2 pączki na dzisiaj przewiduję, minimum, mówię minimum, bo nie wiem jak się to skończy. Kochani, jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli dotrwaliście do samego końca, to podejrzewam, że film Wam się podobał i będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie subskrypcję na moim kanale, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Statystyki ciągle pokazują, że większość osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybują mojego kanału. Niestety większość jest takich osób, dlatego będę bardzo wdzięczna, jeżeli w tym momencie zatrzymacie na chwilę film lub jak on się skończy, to po prostu wejdziecie na mój kanał i zasubskrybujecie go, dlatego że to dla mnie będzie ogromna pomoc, a dla Was znaczy to tylko tyle, że zawsze kiedy dodam nowy film, to dostaniecie powiadomienie. A teraz przypominam, mam nowe postanowienie, 2 filmy minimum w tygodniu. Tak więc widzimy się już w kolejnym filmie w poniedziałek i potem po poniedziałku na pewno jeszcze jeden film w tamtym tygodniu będzie, albo i więcej filmów, więc te subskrypcje przydadzą się zarówno Wam, jak i mi, ale nie ukrywam, że dla mnie to jest po prostu wzrost mojego kanału, wspieranie wzrostu mojego kanału i będę Wam za to bardzo wdzięczna. Kochani, tyle. Kończąc ten film, jeszcze raz dziękuję, że jesteście, że wspieracie i życzę Wam cudownego dnia.